PTL Polska jest oficjalnym dystrybutorem i przedstawicielem laserów stomatologicznych Lightwalker firmy Fotona na Polskę. Są to najbardziej zaawansowane lasery stomatologiczne na świecie. Founded in 1964, just 4 years after the first laser was invented, Fotona is one of the most experienced developers of the solid-state lasers worldwide. We are producing lasers for medicine, such as aesthetics, surgery, gynecology, and also for dentistry, and on the other side, also for industry and defense. W przypadku zastosowań laserów w stomatologii musimy pamiętać o tym, że są to niezwykle wydajne i bezpieczne urządzenia jedynie w momencie, kiedy mamy do czynienia z laserem, który daje nam szerokie spektrum długości czasu trwania impulsów oraz odpowiednie poziomy mocy w celu dopasowania ich do leczonego schorzenia do danej tkanki. Laser można zastosować w stomatologii zachowawczej, w endodoncji, w periodontologii, w chirurgii stomatologicznej. W endodoncji laser znajduje zastosowanie w celu odkażenia kanałów korzeniowych zainfekowanych, przy leczeniu dużych zmian okołowierzchołkowych, przy periodontologii w celu leczenia kieszonek przyzębnych. Jestem użytkownikiem lasera od kilku miesięcy i jestem bardzo zadowolona z posiadania tego sprzętu. Pozwala mi to poszerzyć absolutnie procedury stomatologiczne we wszelkim zakresie, nie tylko endodoncji, ale i periodontologii, i chirurgii, i implantologii. Jest to dla mnie jednym z wielkich wyzwań. Przede wszystkim jest to innowacja, nie tylko na skalę kraju, ale i świata. Lightwalker jest genialny tak naprawdę, ponieważ pacjenta nic nie boli. Pacjent leży komfortowo na fotelu, nic nie czuje, żadnych wibracji, a ja pracuję szybko, efektywnie. Usuwam tylko te tkanki próchnicowe, które są niezbędne do usunięcia. W związku z tym inwazja jest praktycznie żadna, bezinwazyjne można powiedzieć leczenie. Ząb jest gotowy do wypełnienia, nie trzeba odkażać, nie trzeba wytrawiać, nie trzeba żadnych retencji robić dla materiału wypełnieniowego. Fenomen, krótko fenomen. In the last few years, laser becomes a very important part of all successful dental offices. For the future, my opinion is that all dental offices should have at least one wavelength.